koniec drogi 66. Dotarliśmy do końca naszej podróży. W 20 dniach podróży, przejechaniu 8 stanów i zrobieniu blisko 9000 km samochodem dotarliśmy do Los Angeles. Planujemy tu zostać kilka dni, skorzystać ze słońca Kalifornii, zanim odlecimy z powrotem do Polski. To nie jest nasza pierwsza wizyta w LA. Byliśmy już tu kiedyś z naszymi przyjaciółmi. Ciekawe, czy coś się od tego czasu zmieniło. Poza relaksem na plażach w Venice i Santa Monica, mamy w planach odwiedzenie obserwatorium Griffitha, Hollywood Boulevard, Beverly Hills czy Malibu. Naszym głównym celem jest odpoczynek, więc nie mamy dokładnie zaplanowanych kolejnych dni. Zobaczymy, gdzie los nas poniesie. Zanim jednak skupimy się na odpoczynku, zapraszamy Was do miejsca, gdzie kończy się droga 66. Co to znak za nami? Koniec drogi 66. Dotarliśmy do końca naszej podróży. Witamy wszystkich z Mola w Santa Monica. Jest to obecne oficjalne zakończenie drogi 66. Przejechanie jej zajęło nam 20 dni, chociaż oczywiście dałoby się to zrobić szybciej. Niektórzy mówią nawet, że potrafimy przejechać w 3 dni, ale my chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej rzeczy po drodze. Troszeczkę smutek, nostalgia, że to już koniec, że nie ma już drogi dalej, jest tylko ocean, ale na pewno fajnie było przejść tą przygodę. No i teraz będziemy się zastanawiać, co wybrać na nasz następny wyjazd. Dotarliśmy do końca. Mall of Santa Monica jest jednym z tych miejsc, które łączą rozrywkę, piękne widoki i klimat plażowego miasta. Jest to popularne miejsce zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców Los Angeles. Pierwsze molo zostało zbudowane w 1877 roku i miało 138 metrów. Dzisiaj molo ma długość 360 metrów. Znajduje się tutaj m.in. park rozrywki z licznymi karuzelami, strzelnicami, diabelskim młynem czy kolejkami górskimi. Najsłynniejszą atrakcją jest stalowy roller coaster o długości 400 metrów otaczający park i osiągający prędkość 56 km na godzinę. Na molo często występują uliczni artyści i muzycy, co tworzy przyjemną atmosferę. Molo jest położone tuż przy pięknej plaży Santa Monica, więc można cieszyć się zarówno widokiem na ocean, jak i relaksem na plaży, na której znajdują się słynne budki ratowników. Chciałam tylko dodać, że Santa Monica jest super o tej porze roku, mało ludzi, w miarę ciepło. Bardzo nam się podoba. Jest piątek rano, więc pewnie dużo ludzi jest w pracy. No ale ostatnio jak tu byliśmy, się nie mogliśmy przycisnąć, a teraz jest super. Byliśmy w połowie lipca. Teraz jest połowa listopada, też na L. Też jest fajnie. Tak, super. Nawet fajnie, bo mniej ludzi. Tak, dużo bardziej mi się teraz dalej podoba niż za pierwszy raz. A jest 25 stopni, ostatnio było 35, troszkę za gorąco. Jedziemy teraz w kolejne ciekawe miejsce. Obserwatorium Griffitha znajduje się na wzgórzach Los Angeles. Jest jednym z ikonicznych miejsc tego miasta. Jest to również obowiązkowy punkt na podziwianie zachodu słońca. Zostało zbudowane w stylu Art Deco i otwarte w 1935 roku. Od tamtej pory służy głównie edukacji. W obserwatorium poza licznymi wystawami można również znaleźć liczne teleskopy oraz planetarium. Jesteśmy właśnie pod Griffith Observatory w Los Angeles. Podziwialiśmy piękny zachód słońca. Jest to super zakończenie naszej podróży z drogą 66. Z dolnego parkingu do obserwatorium jest 0,7 mili. Jak się szło? Super.
Trochę się idzie pod górę, co prawda, ale za to z powrotem jest bardzo mocno z górki. I idzie się szybciutko. Gdzie dziś dla odmiany przyszliśmy od rana? Dla odmiany dzisiejszy ostatni pełny dzień w USA zaczynamy w Griffith Observatory. Tym razem wchodzimy do środka. Uczymy się o wszystkich fazach księżyca. Która jest twoja ulubiona? Wiadomo. Od tablica Mendelejewa ze wszystkimi pierwiastkami. Mam na przykład rad. To jest zdecydowanie najciekawsze. A taki mamy widok na centrum LA z obserwatorium. Naprawdę warto tu wpaść. I szybka panoramka. Od centrum LA po Beverly Hills, po Santa Monica i ocean. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest jedno z najlepszych miejsc na oglądanie znaków Hollywood. Jak ci się podobają widoki? Widoki mi się bardzo podobają. Fajne miejsce, ciężko zaparkować, ale jak już się zaparkuje, to jest naprawdę fajnie. Our first clock was the sky. Our first calendar was the sky. And even though we've stretched those connections, they're still there. I think that's kind of cool. Co kupiłaś? Magnesik. Pokazałam, ale mam kartę w ręce. Usuwałam kartę zamiast magnesika. Saturn. Ziemia. Saturn. Ziemia. Dwoje sławnych ludzi. A tu mały sejsmograf. No i był jakiś mały wstrząs. Zabawy z sejsmografem. Sprawdzimy, ile ważymy na plutonie. £70 razem. Nasza nowa ulubiona planeta. Która nie jest planetą. Tak, ale na Pluto mogłabym się ważyć. Lubimy cię. Jak znajdziemy pana Nila, to mu wytłumaczymy, że nadal powinieneś być planetą. Gabriela zawsze powtarza, że lubi full moon. Idziemy do teleskopu. Schodzimy właśnie z obserwatorium Griffitha, idziemy do samochodu. Jak ci się podobało? Super. Jest bardzo interaktywny, jest dużo ciekawości, dużo fajnych rzeczy, o których można poczytać i dużo guziczków, które można przyciskać.
też się bardzo podobało, można się sporo dowiedzieć, no ale przede wszystkim widoki tutaj robią wrażenie na cały Los Angeles, na całe Beverly Hills, na Santa Monica, na góry, na ocean, także naprawdę warto. Super, no polecam. Do 3 razy sztuka. Approved. Approved. Na drugą część dnia wybraliśmy się jeszcze do Malibu. Jechaliśmy owianą sławą drogą numer 1, Pacific Coast Highway. Widzieliśmy znane z filmów i seriali domy ustawione obok siebie przy plaży. Zobaczyliśmy także molo w Malibu, a wracając podziwialiśmy ogromne wille w złotych promieniach zachodzącego słońca. Na zachód słońca pojechaliśmy do Venice. Jest coś magicznego w tych zachodach słońca na plaży. Setki ludzi czekają, aż słońce zajdzie za horyzontem, tworząc przy tym niesamowitą paletę kolorów na wodzie i niebie. Wieczór w Venice zawsze jest głośny. Restauracje, siłownie czy skateparki są otwarte do późnej nocy. Nasza ostatnia noc w Los Angeles i nasza ostatnia noc tego trwa. Jutro już mamy samolot po południu, także idziemy jeszcze zobaczyć Los Angeles nocą. Na sam początek gwiazda Elvisa Presleya. Z panem mamy dobry kontakt, bo dawał nam ślub. Zaraz obok gwiazda Beatlesów, a tych gwiazd są tutaj setki, jak nie więcej. Znajdujemy się właśnie na początku słynnej Walk of Fame, gdzie każda znana i szanująca się gwiazda, szczególnie Hollywood, ma swoją gwiazdę w chodniku. Także nam osobiście te gwiazdy średnio się podobają, bo nie mają za bardzo ładu i składu. Są bardzo często w różnoraki sposób poukładane. Nie jest to zbyt standardowe i zbyt ujednolicone. No ale cóż, tak to już jest. Tutaj widać ten chaos między gwiazdami. W jedną stronę, w drugą stronę, obok siebie, nie obok siebie. Rzeczywiście wygląda to troszkę słabo. Najsłynniejszy dom figur woskowych na świecie. Słynny chiński teatr. Można tutaj oglądać odbicia rąk i stóp różnych słynnych gwiazd. A zaraz za nami znajduje się Dolby Theater, gdzie od lat rozdawane są te najważniejsze nagrody filmowe, czyli Oscar. Słynny Roosevelt Hotel. Why not make it tamale Wednesday and tamale Thursday as well?
centrum downtown Los Angeles. Tutaj jest prawie chyba, coś jest. Ostatnie minuty w Los Angeles, żegnamy się właśnie z Venice Beach. Było wspaniale.